Kinowe uniwersum Marvela to największe przedsięwzięcie w historii kinematografii. Jako osoba urodzona w drugiej połowie lat 80. miałem okazję naprawdę zobaczyć sporo różnych epickich serii filmowych. Trylogia Władcy Pierścieni to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć, które przychodzą mi do głowy. Seria filmów Petera Jacksona na podstawie książek Tolkiena w swoim czasie zaorała epickością. Pierwszej części pojedynek Gandalfa z Balrogiem oglądało się po prostu z opadem szczęki. Ale to dopiero Dwie wieże i Powrót króla pokazały skalę oraz rozmach, z jaką te produkcje zostały przygotowane. Setki statystów, tysiące rekwizytów, kilometry kwadratowe scenografii sprawiły, że począwszy od premiery Drużyny Pierścienia w 2001 roku, aż do zakończenia trylogii w 2003, temat Władcy Pierścieni nie schodził z ust fanów popkultury. To był hit i aż do tej pory nie sądziłem, że cokolwiek swoim rozmachem oraz skalą może przebić to, co zrobił Peter Jackson w przypadku trylogii Władcy Pierścieni. I w międzyczasie pojawiło się kilka innych serii, mniej lub bardziej lubianych w tej chwili przez widownię. Jedne zostały zapomniane, jak chociażby trylogia Matrixa, która zasługuje na oddzielny film, notabene niekoniecznie przychylny, czy chociażby trylogia o Mrocznym Rycerzu w reżyserii Christophera Nolana, która jednak była bardziej przyziemna. I moim zdaniem nic swoją skalą nie było w stanie przebić tego, co zaoferował Peter Jackson, aż do 2008 roku, kiedy to Marvel właściwie pokazał nam pierwszego Ironmana i przedstawił cały plan na to wspólne dzielone uniwersum, coś co nazywamy dzisiaj właśnie Marvel Cinematic Universe czy też MCU, a czego wielką kulminacją jest właśnie trzecia część Avengers: Infinity War. To, co Marvel zrobił przy okazji Avengers Infinity War, miażdży wszystko, co wcześniej Fabryka Snów wymyśliła i myślę, że jeszcze przez długi czas nikt nie dotknie nawet pięt tej produkcji. I nie chodzi mi tu o to, czy ten film zasługuje na ten cały poklask i to, aby ludzie do niego po prostu się modlili, jakby był jakimś objawieniem. Nie, chodzi mi o to, że Avengers Infinity War jest tak naprawdę zakończeniem. No prawie, bo prawdziwe zakończenie będziemy mieli przy okazji Avengers 4, które będą w przyszłym roku, dziesięcioletniego planu, który Marvel obrał sobie przy okazji realizacji pierwszego Ironmana. Myślę, że sporo osób zapomina, że te 10 lat, czyli 18 filmów właściwie miało prowadzić do tego jednego przeepickiego finału. Bo tu nie chodzi o to, czy te filmy wam się podobają, czy też nie podobają. Po prostu zastanówcie się nad skalą takiego przedsięwzięcia. Zrobić 18 filmów, wprowadzić pierdyliard postaci, aby w końcu dojść do momentu, gdzie będziesz mógł tych wszystkich herosów, no dobra, prawie wszystkich, umieścić w jednej produkcji, gdzie złoczyńca, z którym nasi bohaterowie mierzą się w tym filmie, został zapowiedziany przeszło 6 lat temu. I stąd właśnie tytuł tego materiału, dlatego właśnie uważam, że Avengers Infinity War jest największym filmem, jakie do tej pory Hollywood nam dało i przez długi czas nikt tego tytułu Marvel Studios nie odbierze. Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. You need to shut the fuck up! Pomimo, że w moim życiu przez te 10 lat zmieniło się całkiem sporo, to nadal dobrze pamiętam premierę pierwszego Ironmana. Pracowałem jeszcze wtedy w kinie i nikt nie spodziewał się, że ten film może się udać. Oczywiście w tamtym czasie już mieliśmy kilka dosyć udanych adaptacji komiksowych, jak chociażby X-Menów czy Spider-Mana od Sama Raimiego. Dlaczego więc nikt nie dawał szans na sukces, jeżeli chodzi o pierwszy film z Marvel Cinematic Universe? Powodów było kilka i chyba takim pierwszym podstawowym był sam bohater, na którego się zdecydowano. Bo możecie wierzyć albo nie, ale w 2008 roku to Iron Man nie był zbyt popularną postacią. W najlepszym przypadku był to jakiś drugoplanowy, komiksowy bohater. Tylko plan Marvela nie polegał na tym, aby skorzystać ze sprawdzonych marek, bo te już były dawno sprzedane innym studiom i one zarabiały swoje nieliche pieniądze. Trzeba było stworzyć takie produkcje, aby widownia nie dość, że chciała przyjść do kina, to jeszcze wracała przy okazji każdej kolejnej produkcji. Pewnie część z was to zdziwi, zaskoczy, ale kiedy powstawał pierwszy Iron Man, Marvel wcale jeszcze nie należał do wytwórni Disneya. I w dodatku w tamtym czasie w Marvelu wcale się jeszcze tak nie przelewało, jeżeli chodzi o pieniądze. I gdyby pierwszy Iron Man okazał się klapą, to istniało spore prawdopodobieństwo, że prawa do wszystkich marek w MCU przejąłby bank, w którym Marvel wziął pożyczkę. Ryzyko było bardzo duże, więc włodarze w Marvelu wiedzieli, że muszą zatrudnić wielką gwiazdę, która przyciągnie ludzi do kin. Przynajmniej tak by pomyślał każdy trzeźwo myślący człowiek. Zatrudnienie Roberta Downeya Jr. w roli Tonego Starka było kolejnym ryzykownym krokiem. Pochodzący z artystycznej rodziny Robert zaczął już swoją karierę w wieku 5 lat i przez wielu był nazywany złotym dzieckiem Hollywood, aż do chwili, kiedy uzależnienie od narkotyków oraz alkoholu spowodowało załamanie jego kariery. Na szczęście facet zaczął się ogarniać i układać swoje życie i właśnie ta historia upadku i podniesienia się z kolan była dla producenta Kevina Feige oraz reżysera Johna Favreau kluczowa. I mimo, iż początkowo władze Marvela nie chciały zatrudniać tak kontrowersyjnego aktora, w końcu ulegli, a film przy budżecie $140 milionów zarobił niemal 600 na całym świecie. Historia milionera, playboya, filantropa w jednym może nie była jakąś odkrywczą historią, ale dawała niezłe podwaliny pod całe uniwersum. Od origin story o człowieku, który początkowo zadufany w sobie odkrywa wielką moc. O ile przyjmiemy, że wszczepienie reaktora w klatę można nazwać odkrywaniem w sobie mocy. Ale tutaj wpływ samego aktora na rolę był nie do przecenienia. Tak naprawdę Robert stał się Tonym Starkiem. Czy to na planie filmowym, czy poza nim. Ten facet właściwie nigdy nie wychodzi z tej roli. Zobaczcie jakikolwiek wywiad czy konferencję z udziałem tego aktora. On po prostu jest Tonym Starkiem. Pewnym siebie, dowcipnym i trochę zadufanym dupkiem. I am Iron Man. Wraz z Iron Manem Marvel wprowadził swoją tradycję tzw. scen po napisach, które mają na celu zaostrzyć apetyt przed kolejnymi produkcjami. W pierwszym filmie na koniec mieliśmy okazję poznać Nicka Fury'ego, w którego wciela się Samuel L. Jackson. W tej konkretnej scenie dowiadujemy się, iż prędzej czy później będziemy mieli okazję zobaczyć ekipę całych Avengers we wspólnym filmie. I w tamtej chwili do pierwszych Avengers była jeszcze daleka droga. Do zakończenia tzw. pierwszej fazy powstały jeszcze 4 filmy, a po drugim filmie, czyli Incredible Hulk, Marvel dopiero wtedy został wykupiony przez Disneya. To jednak nie zmieniło planów Kevina Feige, człowieka, którego śmiało można nazwać ojcem całego sukcesu tego MCU. Wraz z przejęciem Marvela przez Disneya, Kevin został prezydentem całego Marvel Studios. Feige niczym generał armii miał wizję. Był w tym wszystkim bardzo konsekwentny, co czasem prowadziło do konfliktów, jak na przykład ten z Edwardem Nortonem, który w Incredible Hulk wcielił się w postać Bruce'a Bannera i rozstał się on po właściwie pierwszym filmie z Marvelem, a rolę Bruce'a Bannera przejął wtedy Mark Ruffalo. Finałem pierwszej fazy marvelowskiego uniwersum było Avengers. Film, który zebrał dotychczasowych herosów MCU w jednej produkcji, był ogromnym sukcesem na całym świecie. I choć z perspektywy czasu wiele osób może odrzucać bardzo infantylny konflikt między herosami, czy nudna pierwsza połowa filmu, to jednak gdyby nie sukces pierwszych Avengers, nigdy nie zobaczylibyśmy tegorocznego Infinity War. I to właśnie w tym filmie, w scenie, a jakże, po napisach, pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć na ekranie Thanosa. W tamtym czasie wyglądał on jeszcze inaczej, ponieważ nie był odgrywany przez Josha Brolina, ale wielkie zagrożenie już gdzieś tam majaczyło na horyzoncie. Fani komiksów, którzy byli zaznajomieni z tą postacią, wiedzieli, że skala tej konfrontacji musi być dużo większa niż w przypadku pierwszych Avengers. Tak jak wspomniałem na początku, Marvel sprzedawał prawa do swoich najbardziej znanych marek innym studiom. Tak oto Sony posiadało prawa do Spidermana, Fox do Fantastycznej Czwórki oraz X-Menów. I choć na przestrzeni lat część tych praw wróciło z powrotem do Marvela, jak chociażby Blade, który doczekał się 3 filmów pod banderą New Line Cinema, czy koprodukcja Marvela i Sony w przypadku Spider-Man Homecoming, to od początku studio musiało wprowadzić postacie mniej znane, zwłaszcza widzom spoza Ameryki. Trzecim filmem Marvel Cinematic Universe była druga część przygód Człowieka Żelazka, która w mojej opinii jest jedną z najgorszych, jeżeli chodzi o filmy z całej inicjatywy wspólnego uniwersum. W 2011 roku wypuszczone zostały 2 filmy, Thor oraz Kapitan Ameryka Pierwsze Starcie. Co ciekawe, Kevin Feige postanowił w tym przypadku postawić na mniej znane twarze, bo niech podniesie rękę ten, kto słyszał wcześniej takie nazwisko jak Chris Hemsworth, zanim wcielił się on w nordyckiego boga piorunów. Sprawa trochę lepiej wyglądała w przypadku Chrisa Evansa, który był znany z kilku komedii, a nawet wcześniej wcielił się w postać żywej pochodni w Fantastycznej Czwórce. ale tamte dwa filmy były realizowane przez Foxa, w dodatku ich poziom był żenująco słaby. I tak z perspektywy czasu wydaje się, że pierwsza faza Marvel Cinematic Universe była badaniem gruntu. Poza pierwszym Iron Manem oraz Avengers żaden z filmów nie przyniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu. Ale co warto zaznaczyć, każdy z tych filmów zarabiał. No może poza Incredible Hulkiem, ale tutaj też nie było mowy raczej o stracie pieniędzy. Gdy kurz po Avengers już opadł, wszyscy wiedzieli, że MCU teraz dopiero nabierze rozpędu. Otwierający drugą fazę Iron Man 3 był niemal takim samym sukcesem finansowym na świecie jak Avengers. Druga część Thora także sprzedała się o ponad $200 milionów lepiej od swojego poprzednika. Chociaż akurat w tych przypadkach nie można powiedzieć, że za pieniędzmi szła też jakość tych produkcji. Jednak włodarze Marvela wiedzieli, że nie wystarczy robić niezłych filmów, jeżeli ich wieloletni plan rozwijania uniwersum ma się powieść. Rok 2014 dla filmów MCU moim zdaniem był pewnym przełomem. W tym właśnie roku pojawił się drugi Kapitan Ameryka o podtytule Zimowy Żołnierz i został osadzony w bardziej szpiegowskich klimatach, co było strzałem w dziesiątkę. I wiele osób stawia tą produkcję na szczycie najlepszych produkcji w całym Marvel Cinematic Universe. Wraz z tym drugim filmem z 2014 roku, czyli ze Strażnikami Galaktyki. I pamiętam, że gdy w 2014 wybierałem się na ten film do kina, nie wiedziałem czego się spodziewać. Jakiś shop, jakieś drzewo, what the fuck? I jakie było moje zaskoczenie, kiedy już po pierwszych minutach filmu kupił mnie on swoim światem oraz bohaterami. Bohaterami, o których kompletnie nie miałem wtedy pojęcia. A taka postać Star-Lorda grana przez Chrisa Pratta to dla mnie Han Solo nowego pokolenia. I pomimo, iż druga część Avengers nie była tak dobra, jak wszyscy liczyli, no dobra, serio, no ssała pałkę, no z perspektywy czasu przyznaję się, no ssała po prostu pałkę, ale nazwijmy to wypadkiem przy pracy, bo tak naprawdę od tamtego momentu produkcje Marvela trzymały swój równy, moim zdaniem wysoki poziom. I w tamtym czasie już było chyba wiadome, że Marvel potrafi zrobić przynajmniej przyzwoity film o każdym bohaterze, choćby najgłupszym jakiego mieli w komiksach. No bo skoro film o szopie i drzewie wyszedł tak dobrze, to czy jest postać, której nie dałoby się ograć? Ostatnim filmem drugiej fazy był Ant-Man, czyli Człowiek Mrówka, a nie Avengers z Czas Ultrona, jak wielu sądzi. Zupełnie jakby Marvel wiedział, że drudzy Avengers nie są godni, aby podsumować całą fazę. Nie mówiłem, no każdy, nawet najgłupszy bohater. Obecna, czyli trzecia faza uniwersum wystartowała z kopyta. Trzecia część Kapitana Ameryki, czyli Civil War, była ostatecznym sprawdzianem reżyserów braci Russo przed Infinity War, bo w tym filmie także pojawiło się bardzo dużo bohaterów. I za ten film powinni oni dostać piątkę do swoich dzienniczków, bo pomimo ilości znanych gęb na ekranie udało im się właściwie każdemu dać to przysłowiowe 5 minut na tym ekranie, jednocześnie pamiętając, że jest to film o Kapitanie Ameryce. I to był właśnie przykład na to, że jednym z największych atutów MCU jest zatrudnianie niezbyt doświadczonych, ale po prostu zajaranych i pełnych pasji reżyserów. Oczywiście generał Feige trzyma nad wszystkim pieczę, dlatego taki na przykład Edgar Wright, późniejszy twórca Baby Driver, nie wyreżyserował w końcu przygód Ant-Mana, ale już na przykład zatrudnienie Jamesa Gunna jako reżysera Strażników Galaktyki 1 oraz 2, gdzie przy drugiej części uzyskał on właściwie niemalże całkowitą swobodę przy pisaniu scenariusza, było świetnym wyborem. Podobnie jak trzecia część Thora, czyli Thor Ragnarok w reżyserii Taiki Waititi. Po pierwszych dwóch torach nie sądziłem, że trzeci może aż tak bardzo mi się spodobać, a tu proszę, wyszedł odjazdowo. Dobra, ja wiem, że już się tak nie mówi, no ale jak ulał pasuje do tego filmu. W tym roku mogliśmy już zobaczyć solowy film o Czarnej Panterze, który najprawdopodobniej będzie jednym z największych sukcesów w historii amerykańskiego box office'u. A w kwietniu tego roku nareszcie mogliśmy zobaczyć trzecią część Avengers. To świętowanie 10 lat MCU nie jest tylko pretekstem, aby wszyscy dotychczasowi twórcy mogli pstryknąć sobie razem foteczkę. Bo to, co było nam teasowane na zakończeniu pierwszych Avengers, w końcu ma swoje przełożenie na film. Thanos w końcu wstaje ze swojego fruwającego kibla i postanawia sam zebrać wszystkie kamienie nieskończoności. Artefakty, które tu i ówdzie przewijały się właściwie przez większość filmów w uniwersum. Ach, ten Thanos. Nie ma w żadnym filmie Marvela lepszego złoczyńcy niż ten przerośnięty papa Smurf. Już od pierwszej minuty, kiedy wyrzyna on połowę Asgardczyków, wiesz, że w filmie będzie grubo, a z tym kolesiem nie ma co dyskutować. Mieszkańcy Asgardu to mają ogólnie przerąbane od czasów Thor Ragnarok, bo nie dość, że ostatnio mało ich w ogóle przeżyło, bo Asgard eksplodował, to jeszcze teraz wyrżnęli ich połowę z tego, z Heimdallem i Lokim na czele. Choć Lokiego tracimy właściwie w pierwszych 5 minutach, to jestem pewny, że go jeszcze zobaczymy. I nie chodzi mi tu o jakieś zmartwychwstanie, chociaż w przypadku tej postaci też jest to możliwe, ale o to, że widać go po prostu na zdjęciach na planie Avengers 4. I nie spodziewałem się, że to właściwie Thanos będzie głównym bohaterem tego filmu. Oczywiście twórcy mogli sobie na to pozwolić, ponieważ założyli, że większość widowni wie, kim są ci dobrzy bohaterowie i jakie mają charaktery. W Infinity War wchodzisz w środek akcji, nie ma czasu na budowanie postaci, wyjaśnianie ich relacji. Siadasz w fotelu i masz już wiedzieć, że na przykład taki Spider-Man traktuje Ironmana jako wzór ojca, albo że na przykład Wakanda jest najbardziej technologicznie zaawansowanym państwem na świecie. Jedyny, kogo poznasz bardziej, jest właśnie ten ogromny purpurowy pudzian ze świecącą rękawiczką. Ale jak każdy dobry villain, Thanos nie jest po prostu zły i on wcale nie chce zniszczyć całego wszechświata. On chce zniszczyć dokładnie połowę wszechświata. To dlatego potrzebuje on kamieni, aby pozbyć się dokładnie połowy populacji wszechświata. I ma to swoją motywację w historii, którą Thanos przeszedł. Gdy jego rodzinna planeta z powodu przeludnienia zamieniła się w kupę gruzu, szalony tytan postanowił coś z tym zrobić. Postanowił, że nie dopuści, aby ta historia się powtórzyła gdziekolwiek indziej. I chociaż postać jest stworzona przy pomocy komputera, to te emocje tak wspaniale oddał Josh Brolin, że nie widzę tam kukły stworzonej w komputerze, a wielkiego skurczybyka, który zrobi dosłownie wszystko, aby osiągnąć swój cel. A Iron Man, Thor i reszta ferajny tutaj są właściwie małymi owadami, które przeszkadzają mu w tym. Seans trwa 2,5 godziny, ale akcja jest taka szybka, że nawet nie wiesz, kiedy ten czas mija. Pchnięcie tak wielu herosów do jednego filmu robi swoje i nie każdy dostał należyty mu czas. Ba, ulubieńcy publiczności pokroju Ant-Mana czy uwielbianego przez każdego Hawkeye'a są tylko wspomniani w tym filmie. A na przykład mój ukochany Kapitan Ameryka nie odgrywa tutaj wcale takiej ważnej roli. Bracia Russo jednak przestawili akcenty, to Thanos ma być głównym bohaterem, chociaż rozdzielenie herosów na kilka mniejszych grupek powoduje, że widz może zobaczyć niespotykane do tej pory interakcje między nimi. Jak na przykład Thor w towarzystwie Rocketa oraz Groota, którzy wyruszają na misję pozyskania nowego młotka dla Thora. Albo pozostali Strażnicy Galaktyki wraz ze Spider-Manem, Iron Manem i Doktorem Strange'em, którzy urządzają zasadzkę na Tytana. Kiedy Iron Man i Strange zaczynają się kłócić, widz od razu widzi, że tak naprawdę ci dwaj bohaterowie są do siebie bardzo podobni. Często jednak dwa takie same charaktery się ścierają i oboje bohaterowie chcą postawić na swoim, przez co powstaje konflikt. Trzecia ekipa z Kapitanem Ameryką na czele jest chyba najmniej eksponowana. Oczywiście ważne jest, aby chronić Visiona, bo w jego czole spoczywa jeden z kamieni, ale właściwie to wszystko, nie mają oni żadnego planu. Po prostu wyruszają oni do Wakandy, aby tam się zbunkrować, zanim Smurf na koksie przybędzie. Niby jest ten wątek, gdy istnieje szansa, aby po prostu wyciągnąć ten kamień swarowskiego z głowy Visiona, ale chyba nikt się nie dał na to nabrać. Wiadomo, że się nie uda, a Visiona będzie trzeba poświęcić. Tak naprawdę przy zdobywaniu kolejnych kamieni nieskończoności Thanosowi nie jest stawiany niemal żaden opór. Facet wpada na miejsce, gdzie znajduje się świecidełko, robi rozpierdol, zabiera kamień, wchodzi do jakiegoś teleportu i cykl się powtarza. Jedynym kamieniem, którego zdobycie wymaga od Thanosa jakiegoś tam wysiłku, ale nie takiego fizycznego, bo w tym filmie koleś nawet nie spoci swojego wielkiego czoła, jest kamień dusz. Aby go uzyskać, Thanos musi poświęcić coś, co kocha. A jako, że pod ręką ma akurat swoją przyszywaną córkę Gamorę, którą tak się akurat składa, że kocha na swój dziwny sposób, to pierdala ją do przepaści. I tutaj dochodzimy do wielkiego finału, do momentu, gdy ostatni promyk nadziei zostaje zgaszony. Thanos wpada do Wakandy, wyrywa z głowy Visiona kamień i w tym momencie wpada Thor, który wbija swój nowiutki topór w Thanosa. Smurf Pudzian mówi mu coś w stylu: haha, trzeba było celować w głowę. A Thor mu na to odpowiada: nie mogę, stary, bo to jest film dla dzieci, nie mogę komuś obciąć głowy. No dobra, tego nie mówi, ale pewnie tak pomyślał. I w tym momencie Thanos pstryka palcami, a połowa wszechświata zaczyna zamieniać się w popiół, co oznacza, że połowa bohaterów zaczyna się zamieniać w popiół. I wtedy siedzisz w tym fotelu i po prostu nie wierzysz, co widzisz na ekranie. Myślisz sobie: naprawdę to zrobili, ja pierdolę. I kiedy na przykład zobaczyłem scenę, kiedy Peter Parker umiera w ramionach Tonego Starka i mówi mu, że nie chce umierać, kiedy rozsypuje się w proch, to autentycznie łzy mi napływały do oczu. Trzeba przyznać, że kolejny raz Tom Holland udowodnił, że świetnie gra płaczącą pizdę. Oh, please. Hey, please. I'm down here. I tak się kończy ten film. Nasi bohaterowie są w rozsypce. Pół wszechświata umiera, a Thanos wyjeżdża w Bieszczady. I w scenie po napisach widzimy Nicka Fury'ego, który wysyła tajemniczy sygnał na pomoc. Co to oznacza? Dla fanów komiksów jest to oczywiste. Zapowiada to nadejście nowej bohaterki w uniwersum, a mianowicie Captain Marvel. I jako że premiera Avengers Infinity War była już jakiś czas temu, to chciałem, aby mój materiał bardziej uświadomił ludzi, jaka jest skala tego całego przedsięwzięcia. I wiadomo, że część ludzi lubi te filmy, część ich bardzo nie lubi, a część ma na nie po prostu wywalone. Ale to, w jaki sposób Marvel, a właściwie cały Disney budują to uniwersum, jest po prostu godne podziwu. I myślę, że żadna wytwórnia filmowa jeszcze przez długi czas nie odniesie takiego sukcesu. Sam Kevin Feige powiedział, że po premierze przyszłorocznych Avengers 4 uniwersum Marvela diametralnie się zmieni. Co to znaczy? Nie mam zielonego pojęcia, równie dobrze to może być jakieś, wiecie, marketingowe mambo jumbo, byle byśmy wytrzymali do przyszłego roku. Dziękuję wam bardzo, kłania się Ormando, do następnego i cześć!